Witam. Dziś robimy krokiety z kurkami. Będą nam potrzebne 3 cebulki, kurki. Ja mam rozmrożone, mąka, mleko i tak do naczynia wsypujemy mąkę, dodajemy jajka i dosypujemy szczyptę soli i rozrabiamy to mlekiem. I tak, mamy pokrojoną cebulkę, drobniutko podsmażymy ją, zeszklimy na masełku i do tego dołożymy grzybki, które też pokroiłam i będziemy zaraz smażyć. Ciasto, tak jak na naleśniki, smażymy już, taka mniej więcej konsystencja. Pierwszy placuszek już usmażony i robimy następne. Po zrobieniu naleśników będziemy podsmażać wcześniej przygotowaną cebulkę i kurki. Do podsmażonej cebulki, takiej lekko zeszklonej, dokładam teraz nasze grzybki i to wszystko trzeba podsmażyć. Podsmażymy wszystko. Już się podnosi. Tutaj mamy już nasze usmażone naleśniki i będziemy je zaraz przygotowywać krokiety. A więc tak, na naleśniki nakładamy trochę farszu. Zawijamy je w ten sposób. Ciach, ciach. I tak jedną ręką, to niespecjalnie mi to wychodzi, ale też może dać, może być. Teraz tym spodem, co tutaj mamy łączone, wkładamy do naszego jajka roztrzepanego. Obtaczamy dobrze z każdej strony. I przekładamy do bułki tartej. W bułeczce tartej też obtaczamy ładnie. I gotowe są do smażenia. Robione. Wkładamy do mąki, do jajka. Później do bułki tartej. I smażymy je na gorącym oleju. I jeszcze jeden ciach. W jajeczku, w bułce tartej i już wkładamy następne i możemy za chwilę smażyć. Gotowe już krokieciki układamy na patelni. Podsmażamy je na dość sporej ilości oleju. Tutaj jeszcze jeden i smażymy nasze krokieciki. Kochani, wyszło mi 12 krokiecików. Tak one wyglądają. Smakowicie. A tu mamy nasz krokiecik przekrojony, pyszniutki. Polecam. Komu się podobał filmik, łapka w górę. Do następnego spotkania.